widzieć chcę, tylko w Twoje oczy patrzeć, tylko Ciebie widzieć chcę, tylko w Twoje oczy patrzeć, tylko Ciebie widzieć chcę, tylko w Twoje oczy patrzeć, tylko w Ciebie widzieć chcę, tylko w Twoje oczy patrzeć, tylko Ciebie widzieć chcę, tylko w Twoje oczy patrzeć, tylko Ciebie widzieć chcę, tylko w Twoje oczy patrzeć, Jezu. Jest, moje serce jest bardzo poruszone tym, co Bóg robi w tym miejscu. I chciałbym się jeszcze pomodlić, zanim zaczniemy. Ojcze, dziękuję Ci, że zgromadziłeś nas tutaj razem. Że położyłeś nas, zmieściłeś nas w tym pokoju. I pray for visitation today. Modlę się o wizytację, o przyjście Twoje. Holy Spirit, that you would highlight for us. Duchu Święty, żebyś Ty rozjaśnił dla nas i podkreślił to. What you have to say for our families. To, co masz do powiedzenia dla naszych rodzin. Father, I thank you for the shepherds. Panie, dziękuję Ci za wszystkich pasterzy. Over the church in Poland. Za pasterzy Kościoła w Polsce. I pray as the shepherds and priests and leaders prepare for tomorrow. Modlę się, że w czasie tego przygotowania wszystkich pasterzy, wszystkich liderów, nauczycieli i rodziców, that their words would have holy fire for the country of Poland. Żeby w tym przygotowaniu ich słowa wyrażały ogień miłości ich serca dla Polski. And in my country, Lord. I mojego kraju. Help us, Lord. Panie, pomóż nam w tym. And I thank you for the children, Lord. Dzięki Ci, Panie, też za dzieci. And I thank you for their lives. Dzięki and their Ci destiny. Za ich życia, za ich przeznaczenie. And I pray that you would unlock their heart. I modlę się, żebyś odblokował ich serca, uwolnił ich serca. As you have brought us together as a family. Teraz, kiedy przyprowadziłeś nas razem jako rodzinę. Help us, Lord. Pomóż nam, Panie. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. I really believe that we are to be together as children and families, parents and leaders. Naprawdę wierzę, że powinniśmy być razem jako dzieci, jako rodziny, rodzice. Most of the meetings that happen in my country, the children are put away to the side. Na większości spotkań, które odbywają się w moim kraju, dzieci są odstawione gdzieś tam na bok. And ever since the Lord put Poland as part of my assignment. I od momentu, w którym Bóg położył Polskę w moim sercu jako część mojego zadania. 5 or 6 years ago. Jakieś 5 czy 6 lat temu. I begin to learn again about the strength that the family can have. Zacząłem ponownie uczyć się tego, jak wielka jest moc i siła rodziny, która jest razem. And I believe in this room as parents and shepherds. I wierzę, że w tym pokoju wszyscy rodzice są pasterzami. That the Lord would want to give the true spiritual authority to the parents and to the family. I wierzę, że Bóg chce dać prawdziwy duchowy autorytet do wszystkich rodziców i wszystkich rodzin tutaj. I've been in children's ministry for almost 30 years. Ja już tkwię w tej posłudze dla dzieci od jakichś 30 lat. And in my country many parents rely on the schools to train their children, to educate their children. I wiele rodziców, bardzo duża ilość rodziców pokłada ufność w szkołach, że to szkoła wyedukuje, nauczy ich dzieci. And many families rely on the church
to raise their children, wiele, to equip their children. I wiele rodziców też polega na Kościele, że to Kościół wychowa ich dzieci, przyprowadzi je do Boga. And the Lord captured my heart over the last 30-40 minutes. A Bóg złapał moje serce przez jakieś ostatnie 30-40 minut. And reminded me through a dear brother, a leader. I przypomniał mi o moim przyjacielu. That God wants to give spiritual authority and discernment to the family, to parents. Przypomniał mi, że Bóg chce przynieść duchowy autorytet i rozeznanie dla wszystkich rodziców, dla wszystkich rodzin. And tomorrow I'm going to touch on that out of the book of Deuteronomy, chapter 6. I jutro chcę o tym mówić z księgi Powtórzonego prawa rozdziału 6. Chcę o tym mówić więcej o tym. And I'm going to talk about discipline tomorrow, disciplining our children. I będę jutro mówił o dyscyplinie, o tym, jak dyscyplinować nasze dzieci, jak uczyć ich posłuszeństwa. You will agree with me that discipline for our children must come from parents, from us. I musicie zgodzić się ze mną w tym, że dyscyplina i posłuszeństwo u naszych dzieci musi przyjść przez rodziców, przez nas. Amen. Amen. But discipline is the making of a disciple. Ale dyscyplina to jest proces tworzenia apostoła. And I want to give us some tools in how to understand discipline and be an encouragement to you tomorrow. I chcę dać wam kilka narzędzi, które mogą wam pomóc w tworzeniu dyscypliny i zachęcić was też do tego. In this session today, what I'd like to talk about. Na tej sesji teraz dzisiaj chciałbym powiedzieć o is how we need to change our paradigms for children in relationship to family and children. Maciek, you have to help them. Chcę mówić o tym, jak powinniśmy zmienić nasze sposoby myślenia, systemy funkcjonowania w stosunku do dzieci, będąc rodzicami. At some point in time in our lives, we need to change some of the old patterns. W pewnym momencie naszego życia musimy całkowicie zmienić stare schematy, w których żyliśmy. And take what the Lord is showing us now. I wziąć to, co Bóg nam dzisiaj pokazuje. And blend them together. I to wszystko ze sobą zmieszać. So we can walk out the days ahead with discernment. Amen. Żebyśmy mogli przejść przez kolejny dzień z rozeznaniem. And there are what I call grips upon the family and the body of Christ. Grips, holds, strongholds. I są takie twierdze w życiu rodzinnym, w życiu małżeńskim, które nazywam właśnie tak twierdzami. And what I'm going to share about these holds and these grips today in this session. I chcę właśnie teraz się podzielić z wami tymi. What I share today is going to help us pray. To, co wam dzisiaj powiem, pomoże nam w modlitwie o tych twierdzach. What I want to share today with us all, the children and families and shepherds together. Chcę, żeby to, co powiem, dotarło do całych rodzin, zarówno do rodziców, jak i dzieci, żebyśmy byli pasterzami dla siebie nawzajem. It will help us pray. To pomoże nam się modlić. Many years ago, wiele lat temu, I went to a camp to speak to the children. Pojechałem na takie spotkanie, taki obóz dziecięcy, jako mówca. And before going to this camp, i przed wyjazdem na ten obóz, I was weary and tired and I was burned out. Byłem bardzo zmęczony, miałem dużo jakichś trosk, martwiłem się, byłem taki wypalony. And I began to speak to the children. I zacząłem mówić do dzieci. And I began to speak to them about Luke 18 and Jesus and them. I zacząłem mówić im o Ewangelii Łukasza 18 rozdziale, o tym, jak to wygląda, kim one są. And I remember this one young little boy. I pamiętam tego jednego młodego człowieka, chłopaka. He was very tough and very hard. Był taki bardzo twardy, solidny. Things were not going so good in his family. W jego rodzinie nie wszystko szło tak dobrze, tak gładko. And he would not pay attention to the messages and he wanted to fight with other children. Więc on nie do końca skupiał się, w ogóle się nie skupiał na tym, co ja miałem do powiedzenia, tylko wszczynał jakieś bójki z dziećmi dookoła. And after my message I prayed the Holy Spirit would come. I
po tym, jak już powiedziałem, co chciałem powiedzieć, zacząłem się modlić, żeby Duch Święty zstąpił. And my whole life I've been praying that the Lord would break into the family and break into the hearts of the children. I przez całe życie modliłem się o to, żeby Bóg złamał, znaczy włamał się tak jakby do rodzin, żeby zniszczył te twierdze w rodzinach i w małżeństwach. The Lord has given me the opportunity to be a children's minister. I Bóg dał mi właśnie możliwość posługi dzieciom. But the Lord has not called me to just provide programs that children can go through to keep busy. Ale Bóg nie powołał mnie tylko do tego, żeby zorganizować program, jakieś spotkanie, które ma zająć dzieci, żeby miały co robić. He called me to the ministry of children. On powołał mnie do posługi dzieciom, so that I would have a ministry to the family. Żeby miał posługę dla rodzin. That I would not just give children a program and Bible verses. Żebym już nie tylko jakiś organizował zajęcia i sypał wersetami z Pisma Świętego. While their parents were in another room learning about God. Kiedy ich rodzice siedzą w drugim pokoju i uczą się prawdziwego Jezusa. He called me to bring the children and the family together and encourage them and lead them. Bóg powołał mnie, żebym przyprowadził całe rodziny, żeby razem je zachęcić i razem prowadzić. And it's been really hard sometimes. I czasami naprawdę było to trudne. Because when you're a children's minister, bo kiedy jesteś osobą posługującą dzieciom, sometimes you feel that you have to have certain gifts that can relate to the children. Czasami wydaje się, że musisz posiadać jakiegoś rodzaju dar, który pozwoli ci nawiązać relacje z dziećmi. And I'm not very talented. A ja nie do końca jestem utalentowany. All I have is my heart. To co mam, to moje serce. And the vision and passion to see the children released in ministry with their family. Mam tylko moje serce i wizję i pasję do tego, żeby oglądać dzieci, które zostają wypuszczone do posługi. So there has been experiences along the way that would get me back in line with his purpose. Więc przez te 30 lat przeżyłem doświadczenia, które za każdym razem korygowały moją ścieżkę i przywracały mnie do tego pierwotnego powołania, którym jest wyposażanie dzieci. The reason I share this with you, i dlaczego się z wami tym dzielę? Is I believe with my heart that the Lord is getting all of us and your family back in line with his purposes. Amen. Dlatego że wierzę, że Bóg powołuje teraz was wszystkich i wasze rodziny, żebyście ponownie wkroczyli na tą ścieżkę, którą on wybrał dla was. Amen. And he's desiring to speak to us and give us wisdom to lead our families, our churches. I Bóg pragnie dzisiaj mówić do nas i dawać nam mądrość dla naszych rodzin, żebyśmy mogli prowadzić całe rodziny i kościoły do Jezusa. The little boy that I was talking about ministering to that was hard. Więc ten mały chłopiec, o którym mówiłem, że ciężko mi było posługiwać dla niego. In this main meeting when we were with the children, na tym głównym spotkaniu, kiedy byliśmy z dziećmi, he started having a hard time breathing. Zaczął mieć problemy z oddychaniem. I thought that he was having an asthma attack. Już myślałem, że ma jakiś atak astmy. But he wasn't. Ale nie miał. He was just having a heavy heart. Miał po prostu ciężkie serce. And he got worse and worse and worse. I robiło się to coraz gorsze i coraz gorsze. So finally we took him out of the room to another room. Więc no w pewnym momencie wyprowadziliśmy go z tego pokoju gdzieś indziej. And a little 10-year-old boy came up to me when we were moving him to another room. I jak go wynosiliśmy z tego pokoju, podchodzi do mnie pewien 10-latek. And he said, i mówi, Lenny, can I go with you? Lenny, mogę z tobą? I have something on my heart for that boy. Mam coś w sercu, co chcę dać temu chłopcu. At first I did not want him to come. I na początku myślę sobie, nie mogę pozwolić, żeby poszedł. I did not want him to be with us. Nie chciałem, żeby on był tam z nami. Because I thought this boy was having an asthma attack and we needed to call the doctor. Bo ja myślałem, że ten chłopiec ma atak astmy i że musimy zadzwonić po lekarza. And this 10-year-old little boy, his name is Mateo. I ten mały 10-latek ma na imię Mateo. He said, mówi, it's his heart that's goofed up, messed up. To jego serce ma jakiś problem, to nie astma. And so I let him come with us. Więc pozwoliłem mu iść z nami. And we sat down in a chair. I usiedliśmy na krześle. And all of a sudden, i w pewnym momencie, he asked me if he can pray.
pyta mnie, czy mogę się za niego pomodlić? I did not want him to pray. No, nie chciałem, żeby się za niego modlił. But he kept pushing me. Ale on cały czas naciskał na mnie. And he kept pushing me that he had a prayer for him. I mówi cały czas, że ma dla niego modlitwę. So I said, no to mówię, go ahead. Okej, dawaj. Hurry. Tylko szybko. Hurry up. No, szybciej, szybciej. And he began to pray. I on zaczął się modlić. And boys and girls, this is what he said. Dziewczyny i chłopcy, to powiedział tak. Young people, this is what he said. Młodzi ludzie, to powiedział. See, I did not know that this 10-year-old little boy had a picture of the boy we were ready to pray for. Wiecie, ja nie wiedziałem, że ten mały 10-latek miał obraz tego chłopca, który wydawało mi się, że ma atak astmy. I did not know that the 10-year-old little boy was already praying for my friend who was having a hard time breathing. Ja nie wiedziałem, że ten 10-latek już jest trwa na modlitwie za tego chłopca, który miał problemy z oddychaniem. I just saw him as somebody who was in the way. He was in the way. He ja widziałem go tylko jako osobę, która stoi na mojej drodze, która mi przeszkadza. So we're sitting there. Więc siedzimy tam. And this was his prayer. I on się modlił tak. The boy that was having a hard time breathing, his name was Ignacio. Ten chłopiec, który miał problemy z oddychaniem, miał na imię Ignacjusz. Mateo said to Ignacio. I Mateo mówi do Ignacego. He said, I had a picture of you. Mówi, widziałem obraz ciebie. And your family. I twojej rodziny. And I'd like to share it with you. I chcę się z tobą podzielić tym. And then he proceeded to say to this boy named Ignacio. I wtedy zaczął mówić do Ignacego. He said that he had a picture in his mind that God showed him of a car driving up to his house. I mówi, widziałem taki obraz, który pokazał mi Bóg, jak jakiś samochód, ciężarówka podjeżdża do twojego domu. And then he saw a young man get into the car and drive off. I widziałem młodego mężczyznę, który wsiada do tej ciężarówki, do tego samochodu i odjeżdża. I'm listening to this going, this is not right. I tak słucham tego, co on mówi i myślę sobie, coś jest nie tak. But he kept talking. Ale on cały czas nie przestawał mówić. And then he said this. I potem powiedział coś takiego. He said he saw a woman on the in front of the house weeping. Powiedział, że widzi kobietę przed tym domem, która płacze. And I was standing there going, hurry, 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 this means nothing. A ja stoję nad nim i mówię, no szybciej, 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 przecież to i tak nic nie znaczy. I was saying to my assistant, mówię do swojej asystentki. This boy can't breathe and this guy here saw a car and a woman crying. This doesn't make no sense. Ten koleś nie może oddychać, a drugi młodszy jeszcze zobaczył jakąś kobietę, która płacze przed domem. So I said, to nie ma sensu w ogóle. I said, Mateo, can you hurry up here? Więc mówię, Mateo, czy mógłbyś troszkę się pośpieszyć tutaj? And the boy Mateo said one more thing. A Mateo powiedział jeszcze jedną rzecz. He said, mówi, I saw the car come back to the front of your house. I mówi, widzę, jak ten samochód powraca na przed próg twojego domu. And the young man, i młody, ten młody chłopiec, that was having a hard time breathing, który miał problem z oddychaniem, he was that's how he was breathing. W ten sposób oddychał. The young man, after he heard, ten młody człowiek, potem jak usłyszał, that the car came back to że samochód wrócił do domu, and a young man got out, młodszy człowiek wyszedł, as soon as he heard that, jak tylko to usłyszał, Ignacio, who could not breathe, Ignacy, który nie mógł oddychać, he goes like this. And I was stunned. I did not know what happened. Ja po prostu byłem zszokowany. Nie wiedziałem, co się totalnie dzieje. The Lord has for sure paid us a visit. Pan na pewno na 100% złożył nam wizytę wtedy. And so I said to Ignacio. Więc mówię do Ignacego. I said, Ignacio. Mówię, Ignacy. How come you're breathing now? Jak ci idzie oddychanie? How come you are okay? Jak bardzo dobrze się czujesz?
And he looked me in the eyes with tears in his eyes. A on spojrzał na mnie ze łzami w oczach. He said last night. Mówi zeszłej nocy. Before I came to camp. Zanim przyjechałem na ten obóz. My brother ran away from home. Mój brat uciekł z domu. I said to Ignacio. I mówię do Ignacego. Did he get in a car? Czy wsiadł do samochodu? Did he drive away? I odjechał. And Ignacio goes, yeah. Ignacio mówi, tak. I go, was the woman your mother? Czy kobieta była twoją matką? And he said, yes, my mother stood in front of our house weeping. I on mówi, tak, moja mama stała przed domem i płakała. I looked at Mateo. I patrzę teraz na Mateusza, Mateo. I said, Mateo. Mówię, Mateo. Are you sure you saw that car drive back up to the house? Czy jesteś pewien, że widziałeś ten samochód, jak on wraca pod ten dom? And he goes, I saw it. I mówi, no, widziałem to. So what I was going to do? Więc co chciałem zrobić? After we were done. Po tym, jak już skończyliśmy. Is ask Ignacio to call his mom. To poprosić Ignacego, żeby zadzwonił do mamy. To see if his brother came home. Żeby się dowiedzieć, czy jego brat wrócił rzeczywiście do domu. Guess what? No i? His brother came home. Jego brat wrócił do domu. The boy Mateo had the picture. Mateo had the picture of this all happening. Mateo widział, no widział obraz, tak jakby widział to, co się zdarzyło. That's not the main point of the story. Ale to nie jest najważniejszy punkt tej historii. I want to give you another piece of my heart. Ja chciałem dać wam kolejną część mojego serca. Because I believe what I share about this story. Bo wierzę, że to, czym dzielę się o tej historii, it could strengthen us as parents and leaders and shepherds. Jest w stanie wzmocnić nas jako rodziców, liderów i pasterzy. So I looked at Mateo. Więc patrzę na Mateo. And I said, Mateo. I mówię, Mateo. Come here. Chodź tu. And I got a chair for my friend. I miałem tam krzesło dla mojego kolegi. And I got a chair for me. I krzesło dla siebie. And I sat down in that chair. Więc siadłem na tym krześle. I looked at Mateo in the eyes. Spojrzałem Mateo w oczy. And I said, Mateo, we're not leaving this room until you pray for me. I mówię, Mateo, nie wychodzimy z tego pokoju, dopóki się za mnie nie pomodlisz. We're not leaving. Nie wyjdziemy. Until you pray for my friend Victor and me, Leonardo. Nie wyjdziemy, dopóki nie pomodlisz się za mojego przyjaciela Wiktora i za mnie. I called him Vito. Vito, sit down. I mówię, Vito, siadaj. And I sat down. I ja usiadłem. And Ignacio is like looking at us going, i Ignacy patrzy na nas i tak. And we sat there in that chair. Więc my siedzimy na tym krześle. And we waited. I czekamy. Well, Mateo, he came up to us. I Mateo podszedł do nas. And he put his hand on Victor first. Położył swoją rękę najpierw na Wiktorze. I was mad. A ja byłem trochę zły jednak. How come you start with him? Mówię, dlaczego zaczynasz od niego? And he began to pray over Victor. I on zaczął modlić się za Wiktora. And he said to Victor, i powiedział mu, that one Sunday morning when Victor was teaching Sunday school, że pewnego ranka, kiedy Wiktor nauczał na szkółce niedzielnej, he got a picture of Victor. Miał obraz Wiktora właśnie. And he felt that he was to tell Victor, don't quit. I miał takie przeczucie, żeby powiedzieć Wiktorowi, nie odchodź, nie kończ z tym. But he never had a chance to do that and say that until we had him in the room. Ale w sumie to nigdy nie miał okazji, żeby to powiedzieć, dopóki nie siedli w tym pokoju. So he proceeds to tell Victor. Więc zaczął mówić Wiktorowi. That he saw him in a picture on a hill painting. Że widział, jak Wiktor stoi na takim szczycie nad przepaścią i maluje. And his paintings were putting smiles on children that were sick. I te rysunki, które malował Wiktor, one sprawdziały, że uśmiech gościł na twarzach dzieci, które były chore. And I'm looking at Mateo and Victor. I patrzę na Wiktora i Mateo.
And my friend Victor, he begins to weep. I mój kolega Wiktor zaczyna płakać. He begins to cry. I zaczyna, po prostu rozpłakał się. Out of control. Całkowicie stracił kontrolę. I started to cry because he was I ja crying. Też zacząłem płakać, bo widzę, że on płacze. Ignacio's looking at us going, my leaders, they're not right now. Ignacy patrzy na nas i myśli sobie, o, ci liderzy tutaj nie są za bardzo tacy silni. And I asked Victor, I said, what's going on, man? I pytam Wiktora i pytam się, no co się dzieje, stary? He said, last night before I came to camp. Wczoraj w nocy, zanim przyszedłem na obóz. I threw all my brushes and my canvas in the trash. I threw all my brushes and my canvas, my painting tools. Aha, wczoraj zanim przyjechałem na obóz, wyrzuciłem wszystkie pędzle i wszystkie płótna do śmieci. I threw them in the trash. Wywaliłem je do kosza. And I was really getting choked up at that time. I naprawdę taki byłem, czułem się, jakbym się zakrztusił w tym momencie. And I said, Victor, you need to leave in a minute after he prays for me. You need to leave. I mówię do Wiktora, wiesz co, Wiktor, musisz już iść. Musisz po prostu już iść. You need to go home and get those tools and the brushes and the canvas out of the garbage. Musisz wracać do domu jak najszybciej i wyciągnąć wszystkie pędzle i płótna z tego śmietnika. And he looked at me. Okay. I on tak patrzy na mnie. Dobra. And then there was silence. I wtedy nastała cisza. And I just sat there. I siedziałem tam. And I said. I mówię. Lord, you forgot me again. Boże, znowu o mnie zapomniałeś. You brought breath back into Ignacio. Przyprowadziłeś brata z powrotem do Ignacego, a przywróciłeś oddech Ignacemu. You gave my friend Victor. Dałeś mojemu kumplowi Wiktorowi his destiny back. Ponownie dałeś mu jego przeznaczenie. How about me? A co ze mną? And then i wtedy I heard him speak. Usłyszałem, jak mówi. He said to me. Powiedział mi. He said, Mr. Lenny, I've been praying for you for a long time. Mówi, panie Lenny, ja już się modliłem za pana naprawdę długo. And I opened my eyes, said, good. I otwieram oczy, mówię, dobra. Thank you. Dzięki. He said, when I was praying for the camp, i mówi, że kiedy modliłem się za obóz, I saw you in a fight. Widziałem ciebie jak podczas walki. And he said, you were losing. I mówi, że przegrywałeś, Lenny. And I said to myself, this ain't gonna be good. A ja mówię do siebie, to nie możesz się dobrze skończyć. He said you were getting beat up. Mówi, dostawałeś bęcki. By the enemy, by everybody. Po prostu bili cię wszyscy dookoła, nieprzyjaciel wszyscy. And he said to me, he said, and it was bad. Bad. Horrible. I mówi, że to naprawdę nie wyglądało dobrze. To było coś naprawdę złego. And I said to the Lord, I ja mówię do Pana, I did not need to hear what I already know is going on. Boże, naprawdę nie potrzebuję jeszcze raz słyszeć tego, co wiem, że się już dzieje. And I was ready to get up off the chair and leave. I byłem gotów, żeby wstać z tego krzesła i wyjść. I was ready to say goodbye, Victor. Go home. I hope you have a good life. Thank you, Matt. Good. Już chciałem powiedzieć, no dzięki, Victor. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że będziesz miał dobre życie. Ignacy, go make a phone call. I don't really care. Ignacy, śmigaj, zadzwonić do mamy. Na razie. But then he said to me. Ale potem powiedział do mnie. He said, then I saw you look to your coach. I wtedy zobaczyłem cię, Lenny, jak patrzysz na swojego trenera. It was a boxing ring. To był taki bokserski ring. And he said I was in a boxing ring. I mówi, że widział mnie na tym ringu bokserskim. And I was asking my coach in this vision. A ja pytałem mojego trenera w tej wizji. To throw in the towel. Throw in the towel. Żeby rzucił mi ręcznik. You see, in a match, in a boxing match. Widzicie, podczas meczu bokserskiego, if the coach or trainer throws in the towel, white towel, jeżeli trener albo ktoś tam wrzuci biały ręcznik na ring, it's over, right? To już koniec. It's done. Tak, to już pozamiatane. Surrender. Poddaje się. He said he saw my coach
throw the towel in. I on mówi, że widział mojego trenera, jak rzucił biały ręcznik. This is getting worse for me. I ja sobie myślę, no coraz gorzej. But he said he saw the towel. Ale mówi, że widział ten ręcznik, land on the lap of Jesus. Który upadł na kolana Jezusa. He said that it never hit the ground. I mówi, że ten ręcznik nigdy nie dotknął ziemi. It never hit the ground. Nigdy nie dotknął ziemi. When you have wanted to quit. Kiedy ty chciałeś już zrezygnować, when odejść. You have felt you. Kiedy ty upadłaś, you, ty upadłeś. That everyone is coming against you. To wszyscy wtedy nagle stają przeciwko tobie i. And you as families when you want to quit. I wy w swoich rodzinach, kiedy chcecie już odejść, chcecie już skończyć to. When you say, I'm not a good parent, I can't do this. Kiedy mówicie, ja nie jestem dobrym rodzicem, no nie dam sobie rady z tym. And you want to quit. I kiedy chcecie odejść. And you throw in the towel. I już rzucacie ten biały ręcznik. It has landed on the lap of Jesus. To on ląduje na kolanach Jezusa. And when he said that to me. I kiedy mi to powiedział. I came alive. Ja ożyłem. I did this. Robię tak. I was ready to just leave the room. Byłem już gotowy, żeby wyjść z tego pokoju. And then I said, "Say what?" I wtedy mówię, że co? What? Co? I said, "Mateo, what did you just say?" Mówię, Mateo, co żeś powiedział? He said, "I saw them throw in the towel." I Mateo mówi, no widziałem. But it didn't hit the ground. Jak rzuca ten twój trener ręcznik, ale nie uderzył ziemi. He said, "It landed on the lap of Jesus." Ręcznik wylądował na kolanach Jezusa. And he took the towel. I on wziął ten ręcznik. And he wiped you off. I wytarł cię. And he said it was going to be okay. I powiedział, będzie dobrze. And he said he was going to give you the words to speak to children. I powiedział, że da ci słowa, które będziesz musiał wypowiedzieć do dzieci. And then he said this. I potem mówi tak. You are not supposed to quit. Nie powinieneś odchodzić, rezygnować. And what he did not know. To, czego nie wiedział. Was that in my back pocket. To, że w mojej tylnej kieszeni w spodniach. I naprawdę nie chciałem się w sumie tym dzielić z wami. Ale wydaje mi się, że nadchodzi walka do rodzin w Polsce. A fight for their children. Walka o wasze dzieci. A fight for passion once again. Walka. Ponowna walka o tą pasję dla Boga. But what he did not know that was in the back of my pocket. I to, czego nie wiedział, to, że w mojej tylnej kieszeni was my resignation letter. Był mój list rezygnacyjny. This happened on a Friday night. I to się stało w wieczór piątkowy. On Monday morning I was going to deliver this letter to my authorities. I w poniedziałek rano chciałem iść do moich zwierzchników i wręczyć im ten list rezygnacyjny. And I was going to leave the ministry to children and say no more. I chciałem odejść całkowicie, zrezygnować z tej posługi dla dzieci, mówiąc nigdy więcej. I was just tired. Byłem już tak zmęczony. I let my heart get bitter. Naprawdę pozwoliłem, żeby moje serce stało się zgorzkniałe. My marriage was not where it was supposed to be. Moje małżeństwo też nie było wtedy w miejscu, w którym powinno być. And I just had enough. I po prostu już miałem tak dosyć wszystkiego. I never wanted to do it in the first place. Nigdy w ogóle nie chciałem tego robić, zacznijmy od tego. People were not understanding. They just wanted babysitting. Ludzie tego nie rozumieli. Oni po prostu chcieli jakieś niańki do tych dzieci. Parents were giving up their authority to train their children and letting the church do it, and the church was broken. I ludzie rezygnowali w ogóle z całego autorytetu, który mieli nad dziećmi, oddawali go Kościołowi, żeby Kościół wychował dzieci w wierze, a Kościół był całkowicie niepoukładany, był zniszczony od środka. I want to say this with everything that's in my heart and I hope it comes across right. I chcę powiedzieć to, co jest w centrum mojego serca i mam nadzieję, że to dobrze zrozumiecie. Boys and girls, I love working with children and equipping them. Wiecie, chłopcy i dziewczęta, ja bardzo kocham pracować z dziećmi i wyposażać je. But the hardest part of my job. Ale moje serce jest częścią mojej pracy. Is that I have to recruit workers. Ale najcięższą częścią mojej pracy jest to, że ja muszę rekrutować pracowników. I have to rely on God to send workforce. Że muszę polegać na Bogu, że On ześle siłę roboczą.
But I'm recruiting from the same group of people that kind of caused the problem. I najlepsze jest to, że ja tak jakby pozyskuję ludzi z tej samej grupy, która stwarza mi problem. So what choice do I have? Więc jaki mam wybór? But to bust down the walls of religion and tradition to let the children minister. Ale chcę złamać ten mur religijności, jakiejś tradycji i pozwolić dzieciom posługiwać. I have two priorities. Mam dwa najważniejsze priorytety. Break down the walls that keep children from the voice of God. Złamać te mury, które nie pozwalają dzieciom krzyczeć do Boga. And from believing in Jesus. Które nie pozwalają słyszeć głosu Bożego. My second priority. A drugim priorytetem jest is to strengthen the family. Jest wzmocnić rodziny. Put the ministry of Jesus back into the family. Chcę włożyć posługę Jezusa z powrotem do serca rodzin. A little boy ended by saying this to me. Ten młody chłopiec skończył mówiąc mi tak. He said to me, mówi do mnie, I also want to say this to you, Mr. Lenny, Pastor Lenny. He called me pastor. I jeszcze chciałem powiedzieć to, drogi panie Lenny, pastorze Lenny, tak do mnie mówił. I see you on airplane. Widzę cię w samolocie. And you're going south. I lecisz na południe. And you're going to tell a whole lot of people about the lap of Jesus. Lap. I powiesz. A i powiesz wielu ludziom o tych kolanach Jezusa. You're going to tell people to not hinder children from coming to him. Powiesz ludziom, żeby nie powstrzymywali dzieci przed przychodzeniem do Jezusa. The reason Jesus said do not hinder them. Bo powodem, dla którego Jezus powiedział, nie zabraniajcie im przychodzić. I've prayed about this. I read this verse, these two verses every day. Modlę się o to i czytam te dwa wersety każdego dnia. I can't lose the emotions Jesus had when he let the children come to him. Nie mogę stracić tych emocji, które miał Jezus, kiedy pozwalał dzieciom przychodzić do siebie. But my biggest challenge. Ale największe wyzwanie dla mnie is that I not hinder them from the Lord. To to, żeby ich nie powstrzymywać przychodzeniu do Boga. Parents and leaders, we cannot give our authority for our children over to other people. Nie możemy, rodzice i liderzy, nie możemy oddawać autorytetu nad naszymi dziećmi i obcym ludziom. We can't give all of our authority over to other people to train and equip and raise our children. Nie możemy całego autorytetu oddawać obcym ludziom, od których oczekujemy, że wyszkolą i przygotują nasze dzieci. When I came here a few years ago and I asked the Lord about why are you sending me to Poland? I parę lat temu staję przed Bogiem i mówię, ale po co ty mnie wysyłasz do Polski? He said because this is where the family will grow strong, and if the family grows strong, it will change Europe. And these children will go out across the earth because of their families. I mówi, że wysyłam cię do Polski dlatego, że to jest właśnie miejsce, w którym rodziny staną się silne, mocarne, i to, że te rodziny będą silne i jednością, to właśnie zmieni oblicze całej Europy, przez to, że dzieci będą posługiwać w całej Europie i nauczać. Amen. Amen. And I'm going to tell you something. Nah. I powiem wam coś jeszcze. I'm going to tell you something that's really honest. I chcę wam powiedzieć coś, co jest naprawdę szczere z mojej strony. When I would go to Poland, kiedy przylatuję do Polski, they would think that I had something to say that was important. Kiedy przylatuję do Polski, to ludziom się wydaje, że ja przylatuję i mam coś ważnego do powiedzenia. I hope you take this in the right way. I mam nadzieję, że dobrze to zrozumiecie. You know why I got to come to Poland? Ale wiecie, po co przyjechałem do Polski? To learn from you. Żeby się uczyć od was. To learn from you. Żeby uczyć się od was. I'm a student. Ja jestem uczniem. Of the Lord. Jestem studentem Jezusa. I am not an expert parent. Nie jestem ekspertem w byciu rodzicem. Call my wife. Zadzwońcie do mojej żony. She will tell you. Ona wam powie wszystko. But who I am. Ale to, kim jestem, is a person that doesn't give up. To osoba, która nigdy się nie poddaje. So you have a mandate to teach me. Więc wy macie obowiązek mnie nauczyć. I have a mandate to help you. A ja mam obowiązek wam pomóc. Don't quit. Nie odchodźcie. We need nie rezygnujcie. You. Don't quit. Nie rezygnujcie.
Get that discernment back from the Lord for your children. Weźcie to rozeznanie z powrotem dla swoich dzieci. What that little boy did not know. To, czego ten młody chłopiec nie wiedział, was that after I was to hand in my resignation letter. To, że po tym, jak chciałem wręczyć ten list rezygnacyjny, I was going to cancel a trip that I had scheduled to New Mexico, which is direct south from Colorado. To on nie wiedział tego, że po tym, po wręczeniu tego listu rezygnacyjnego chciałem anulować moją podróż do Nowego Meksyku, która jest na południe od Colorado. Monday morning came. No i przyszedł poniedziałek rano. I did not turn in my letter. Nie zaniosłem swojego listu. And Friday came. I przyszedł piątek. And I loaded, I got myself on a plane. No i załadowałem się do samolotu. And I went straight south. I poleciałem prosto na południe. To New Mexico. Do Nowego Meksyku. And told children. I mówię dzieciom. And leaders. I wszystkim liderom. Do not hinder them, for theirs is the kingdom. Nie powstrzymujcie ich, bo do nich należy królestwo. How do I know? A skąd ja to wiem? Because I threw in the towel. Bo rzuciłem już ten ręcznik. I tried to get out of this thing. Starałem się wydostać, wynieść z tego, co robię. I wanted to leave the ministry and have more money. Chciałem zostawić tą posługę i zacząć w końcu dobrze zarabiać. But the Lord said no. Ale Bóg mówi nie. I'm not through with you. Nie, jeszcze nie skończyłem z tobą. I believe he's speaking to your heart. I wierzę, że on też mówi do waszego serca. He is not finished with you, his families. On jeszcze nie skończył z twoją rodziną. And the young people that are here. I młodzi ludzie, którzy tutaj są. The young adults that are here on fire for God. Młodzi, którzy są tutaj rozpaleni sercem dla Boga. Pour back into the next generation. Pour back in. Pour in back into the next generation. Oddajcie to z powrotem nowemu pokoleniu. Because we are part of a Malachi 4, 5 and 6 strategy. Bo my jesteśmy częścią strategii Królestwa Bożego. The prophet Malachi. A prorok Malachiasz. He prophesied. On prorokował to a church Israel. Nad kościołem Izraela. Who was losing its way. Który tracił z oczu drogę, którą powinien iść. A people of God that was compromising the truth and mismanaging the money. Ludzie, którzy chcieli iść za Bogiem, nie byli w stanie poznać prawdy i zaczęli mieć jakieś problemy z pieniędzmi. And he said, prophesied through the spirit of Elijah. Amen. I on prorokował przez tego ducha Eliasza. Amen. He will turn the hearts of the fathers to the children. Że odwróci serca ojców ku synom. And he will turn the hearts of the children to their fathers. I odwróci serca dzieci ku ojcom. I believe what is happening today. Ja wierzę, że to, co się dzieje teraz, dzisiaj. And I know in the first day I'm giving you a big picture from my heart. I wierzę, że tego pierwszego dnia podzielę się tym wielkim obrazem, który mam w swoim sercu. Don't take everything I'm saying, but take a piece of it if it means something to you. Nie musicie przyjmować wszystkiego, co mówię, ale weźcie tą część, która coś dla was znaczy. But we are a part of Malachi 4, the turning of the hearts to the children and the children to their fathers. Ale jeżeli my mamy być częścią czwartego rozdziału Malachiasza, jeżeli ojcowie mają zwrócić swoje serca ku dzieciom, as fathers of our children, to my jako rodzice naszych dzieci and mothers over our children, i matki naszych dzieci, we must turn our heart toward them. Musimy zwrócić nasze serca ku nim. It's not only natural. Spiritual, I mean natural mothers and fathers. To już nie chodzi tylko o tych takich naturalnych, ludzkich rodziców. It's spiritual mothers and fathers. Tu chodzi it's shepherds, o duchowych leaders. Rodziców, o liderów. It's those that can influence the church. Tu chodzi o tych, którzy mają jakiś wpływ na Kościół, którzy mogą mieć wpływ. What was being prophesied on the last verse of the entire Old Testament. To, co zostało wyprorokowane w ostatnim wersecie całego Starego Testamentu. That the hearts of the fathers would turn. Że serca ojców odwrócą się. And the children would turn. I dzieci też odwrócą się. And there's a turning going on. I teraz właśnie jesteśmy w trakcie tego obracania, tego zakrętu. Just register that. Po prostu przyjmij to do świadomości. Just put that away. Po prostu to in your heart trzymaj somewhere. W swoim sercu. Miej to.
Because there will be a great and terrible day that will be coming. Bo nadchodzi wspaniały, a jednocześnie straszny dzień. And I will talk about Malachi 4 a little bit tomorrow. I jutro jeszcze będę mówił trochę o tym czwartym rozdziale Malachiasza. So just put that on the shelf in your heart somewhere. Więc po prostu połóż to na półkę w swoim sercu. Children are not to walk away from the Lord. Dzieci nie są po to, żeby odejść od Boga. They're not to put God away because they've been hurt in the church. Nie chodzi o to, żeby one odstawiły Boga, dlatego że zostały zranione w kościele. Hundreds and thousands of children in America are walking away from Jesus because their parents and they have been hurt in the church. Tysiące młodych ludzi odchodzi od Boga w Ameryce, dlatego że oni byli zranieni przez swoje kościoły i swoich rodziców. And the Lord wants to heal that. A Bóg chce właśnie to uzdrowić. And bring authority back into the home. I z powrotem przyprowadzić autorytet Boży do rodzin, do domów. So that our children will recognize the counterfeit that is coming to earth. Żeby nasze dzieci rozpoznały tą podróbkę, która nadchodzi. And I believe the Lord wants to heal our hearts today. I wierzę, że Bóg chce dzisiaj uzdrowić nasze serca. Maybe we have been hurt by the church. Może to my zostaliśmy zranieni przez Maybe Kościół. Let ourselves get hurt and it wasn't their fault. Może tak naprawdę tylko otworzyliśmy, pozwoliliśmy się zranić, a to nie była niczyja wina. It doesn't matter. To nie ma znaczenia. The Lord is wanting to bring healing to us. Bóg chce przynieść uzdrowienie po prostu. And tomorrow I will talk on discipline. I jutro będę mówił o dyscyplinie. And I believe it will open up our hearts to receive healing. I wierzę, że to otworzy nasze serca na uzdrowienie, na otrzymanie uzdrowienia. But over the next few minutes I want to share on how we can pray together. Ale przez kolejne kilka minut chcę się podzielić sposobem modlitwy takiej wspólnej. And I want to give us an understanding of how we can pray against the grip and the hold that is on the minds and hearts of children. I chcę dać nam trochę zrozumienia tego, w jaki sposób powinniśmy się modlić za serca młodych. And I want to lay the groundwork for how the Lord wants to strengthen moms and dads in this room. I chcę po prostu wyłożyć taki fundament tego, jak Bóg chce wzmacniać mamy i ojców w tym miejscu dzisiaj. There are two very strong grips. Są naprawdę co dwie naprawdę mocne twierdze. And holds on our minds toward children. I mury w naszych umysłach, które są skierowane na dzieci. Especially in the church where I come from, not my own church, but the body of Christ, the church in America. Ale już przede wszystkim w kościele, z którego ja pochodzę, w kościele w Ameryce, w ciele Chrystusa w Ameryce. And the first grip is what I call an adult focus. I pierwszą twierdzą jest to skupienie się na rodzicach, tak to nazywam. In most churches the emphasis is on teaching adults. Bo w większości kościołów to, co jest najbardziej podkreślane, to właśnie nauka tylko dorosłych. Maybe not here, but it's true in America. We have most of our focus on teaching adults. Może tutaj tak nie jest, ale w Ameryce my głównie skupiamy się na nauce dorosłych. And our focus is on getting the adults to live godly lives. I chcemy, żeby dorośli żyli takim przepełnionym Bogiem życiem. That's a good focus. No dobra, to jest dobre, że tego pragniemy. And I believe that this has created a generation. I wierzę, że to właśnie zbudowało pokolenie of leaders. Liderów. To develop adults more than children. Którzy chcą jeszcze bardziej budować dorosłych i nie do końca chcą budować dzieci. Where I come from in the Western Church, we have focused on the adults because they're intelligent. They're spiritually more intelligent. Jak ja pochodzę z zachodniego kościoła, to my chcemy uczyć dorosłych, dlatego że wydaje nam się, że dorośli są dużo mądrzejsi w sprawach duchowych, mają wyższą inteligencję duchową. And they can finance the ministry. I oni poza tym to są w stanie jeszcze finansować tą posługę. So most of the effort comes and the energy is focused on the adult because they're intelligent and
they can finance and they have resources. Więc większy nacisk, większa energia jest poświęcana na to, żeby wykształcić, wyszkolić dorosłych, dlatego że wydaje nam się, że są mądrzejsi, bardziej inteligentni i jeszcze są w stanie do tego finansować całe dzieło. And I believe that that is not all bad. I ja wierzę, że to nie jest ścieżka, którą powinniśmy iść. But the focus cannot just be on adults. Że nasze skupienie nie powinno być tylko na dorosłych. We must focus our minds and our hearts on our children. Musimy nasze serca i nasze umysły skupić na dzieciach. Now again, you have to remember why I'm sharing this with you. Musicie pamiętać, że teraz jak się dzielę tym z wami. It's because I want to help us pray for revival and power and passion upon our children. To dzielę się dlatego, że chcę, żebyśmy się razem modlili o przebudzenie, o ogień i o pasję dla Boga w naszym pokoleniu. The second grip that's on our minds toward children. I drugą twierdzą, która jest w naszym umyśle przeciwko dzieciom, is what I call the me generation. To ja to nazywam generacja ja. For decades, adults have focused on self-fulfillment. Przez dekady i dekady dorośli skupiali się, żeby na samorealizacji. We've created a focus that focuses on self. Self-improvement. Skupiliśmy, znaczy zbudowaliśmy takie skupienie na sobie, na kształceniu samego siebie, na realizacji samego siebie. And I believe that we need to be concerned with personal growth. Amen? I ja wierzę, że powinniśmy przykładać wagę do wzrostu osobistego. Amen? But because we have focused on self, the me generation, ale dlatego, że skupiliśmy się na tej generacji ja, na samym sobie, where we have a great need to see our own lives succeed. Kiedy chcemy, mamy pragnienie patrzenia na nasze życie, jak ono jest naprawdę przeżyte z sukcesem. It's produced a wasteland of children whose spiritual needs are left unmet. To jak robimy to właśnie, to zostaje ogromna grupa dzieci, których duchowe potrzeby nie są zaspokajane i się marnują. When we focus on ourselves as the primary focus, kiedy myślimy o sobie jako o tym głównym celu, głównym miejscu naszego skupienia, we have a generation of children growing up with their spiritual needs left unmet. I to kończymy z pokoleniem młodych ludzi z duchowymi potrzebami, które nie zostały w żaden sposób zaspokojone. And again, I have to remind you, i ponownie muszę wam przypomnieć. I'm giving this to you, daję to wam, so that it would help us pray for the next generation. Żeby pomogło nam to modlić się za kolejne pokolenie. Our prayer should be maybe like this. Może nasza modlitwa powinna być wyglądać w ten sposób. Father, help me get my eyes off myself. Boże, pomóż mi trzymać moje oczy nieskupione tylko na sobie. Continue to grow me inside. Nie ustawaj w moim wzroście wewnętrznym. But let me not get so stuck. Ale proszę cię, nie pozwól mi utknąć on myself, na samym sobie. That I never pass on to my children. Żebym nie pozwolił mi utknąć w miejscu, w którym nigdy nie podam dalej swoim dzieciom tego, co wiem. What you have for them. I nie podam im tego, co ty masz dla nich. My wife gave me a picture that she had. Moja żona dała mi obraz, który miała. She was praying for me. Modliła się za mnie. And the Lord gave her a vision, a picture. I Bóg dał jej wizję, zobaczyła taki obraz. And I want to share it with you before we pray. I chcę się z wami podzielić tym obrazem, zanim się pomodlimy. Because I believe today that our prayer, bo wierzę, że dzisiaj nasze modlitwy, the Lord is going to hear that prayer, Bóg usłyszy te modlitwy, and is going to strengthen, i on wzmocni families in the church, rodziny w kościele w Polsce. When children go to class on Sunday morning, kiedy dzieci idą do szkoły w niedzielę rano, and churches who are speaking about Jesus, i kościoły, które mówią o Jezusie, to the children, dzieciom, the Lord sees one on army. To Bóg, patrząc na to, widzi jedną armię.
He doesn't see the army over here named this and the army over there named that and the army over there named that. He sees one army coming together to know him. On nie widzi armii tej, która się nazywa tak i tak, a tamtej armii nie widzi, która się nazywa tak i tak, tylko widzi wszystkich jako jedną wielką armię, która razem idzie za Bogiem. And he's given back to us revelation that there's a prayer movement that he wants to see manifested on planet Earth. I on z powrotem daje nam wizję tego, że jest ruch modlitewny, który zabiega o to, żeby Bóg znowu powstał w tym kraju. I showed the children a picture this morning of my dogs. Pokazałem dzisiaj rano dzieciom zdjęcie mojego psa, moich psów. I asked the children to make a grumpy face, an angry face. I mówię do dzieci, czy moglibyście zrobić taką złą, jakąś taką niemiłą twarz. I asked them to make a mean face. I mówię, zróbcie jakąś taką złą, bardzo niemiłą twarz. Make a mean face. Zrób niemiłą twarz. Yeah, that face right there. No, coś takiego, chodź tu, chodź. Stand up, show them wstawaj, that face. Wstawaj. Turn around. Odwróć się. Make a mean face. Zrób jakąś niemiłą twarz. I think you are tough. I wydaje mi się, że jesteś naprawdę twarda. But when I showed them a picture of my three dogs. Ale kiedy pokazałem im zdjęcie moich trzech psów, there was an automatic smile, right? Całkowicie automatycznie wszyscy się zaczęli uśmiechać. So they were like this. Więc wszyscy robili tak. And then they saw the dog. A potem zobaczyli psa. And you could see their face. I widzieliście ich twarz. And a big smile came. I nagle się pojawia wielki uśmiech. I said to the children. I mówię dzieciom. That's how God feels about you. Właśnie tak Bóg reaguje na ciebie. He's not mad. On nigdy nie jest zły. He's not sad. On nie jest smutny. He's not angry at you. Nie jest zły na ciebie. When he sees you, kiedy on patrzy na ciebie, there's a smile. To ma uśmiech na twarzy. And it's important that the children understand how he feels toward them. I tak ważne jest, żeby dzieci zrozumiały, jak Bóg się zwraca do nich, jak na nich patrzy. In this picture that my wife gave me. I ten obraz, który dała mi moja żona. She said that she saw in a vision that many people were building the house. Ona mówi, że widziała taką wizję, jak wiele osób budowało jeden dom. And she saw the adults there and the children there. I widziała tam making the house perfect. Dorosłych i dzieci, i oni wszyscy starali się doprowadzić ten dom do perfekcji. And she said everybody was polishing the furniture and getting everything just ready and washing the windows. Mówiła, że wszyscy polerowali jakieś meble, czyścili okna, robili wszystko, żeby ten dom był idealny. She told me that it was like they were preparing for a visitor. Mówi, że to wyglądało coś koło tego, jakby się przygotowali na gościa jakiegoś. And then all of a sudden she heard in this vision. I nagle słyszy w tej wizji. She heard that the person had arrived to see the house. Że przyjechała osoba, żeby zobaczyć ten dom. And I said to her, what happened next? I pytam jej, no dobra, i co dalej? She said everybody was lined up to show the visitor how perfect the house was, how perfect everything was. Wszyscy ustawili się w jednej linii, żeby pokazać temu gościowi, który oglądał ten dom, jak wspaniały, jak idealny jest przygotowany. She said, but Lenny, the man came into the house. He was old. I mówi Lenny, ten koleś, który wszedł do domu, był naprawdę stary. And he went right through the adults. I przeszedł dokładnie przez tych dorosłych. And he went downstairs. Poszedł piętro niżej. And he saw the same. She said she saw the same children upstairs, downstairs. I widziała te same dzieci na górze i na dole. And they were chained to a wall, spiritually dehydrated. I były te dzieci przykute do ściany i duchowo odwodnione. What's the purpose of this vision? No i jaki jest cel tej wizji? I had no way, an idea of sharing this with you today. I was not going to share any of this. Naprawdę nie wiedziałem, że się tym wszystkim, nie planowałem dzielić się tym z wami dzisiaj. The Lord hijacked me. Ale Bóg mnie zmusił do tego. After I met her. Kiedy ją poznałem. It's her fault. To jej wina. But she saw the same children that were upstairs, downstairs, spiritually dehydrated. Ale on zobaczył te same dzieci, które były na górze, zobaczył je na dole, jak były odwodnione duchowo. And I said, Tracy, how do we get them out of there? I mówię, Tracy, jak je stamtąd wydostaniemy? She said,
I ona mówi: we need to change the way we think about children. Musimy zmienić sposób, w jaki myślimy o dzieciach. We need to tell our leaders and everyone who works with us to get their eyes off themselves. Musimy powiedzieć wszystkim liderom i osobom, z którymi współpracujemy, żeby przestali patrzeć tylko na siebie. And put their hearts on the next generation. I żeby zwrócili swoje serca na nowe pokolenie, na młode pokolenie. I would like us all to stand. Chcę, żebyśmy wszyscy wstali. I'd like the children to come forth. Chcę, żeby dzieci podeszły do przodu. I want to share with you. Chcę podzielić się z wami. That ministering to children. Że posługa dzieciom. It's not a burden. To nie jest ciężar. It's not a duty. To nie jest jakiś obowiązek służbowy. It's a privilege. To jest przywilej. I would like us to just put our hands out in surrender. Chcę, żebyśmy po prostu wyciągnęli swoje ręce i oddali się, poddali się. Now I would like us to pray for the children in Poland. Chcę, żebyśmy pomodlili się teraz za dzieci w Polsce. Boys and girls, I would just like you to open up your heart right now. Chłopcy, dziewczęta, chcę, żebyście po prostu otworzyli swoje serca teraz. And you can come forward a little bit more. I żebyście podeszli trochę do przodu, bliżej. Rozdzielcie się. Stawcie się tak luźniej. A very wise man. Pewien bardzo mądry człowiek. He brought to my attention. Zwrócił moją uwagę. That not all entertainment is bad. Zwrócił uwagę na to, że nie każda rozrywka jest zła. But if we get so consumed with entertainment that doesn't glorify God. Ale jeżeli pozwolimy się całkowicie pochłonąć tej rozrywce, która nie oddaje chwały Bogu, or help us build our character, albo tej rozrywce, która nie pomaga nam budować swojego charakteru, we will not stay hungry. Nie będziemy głodni. And I learned that entertainment, I nauczyłem się już, że rozrywka, it's like a tool, it's like a knife. To jest jak narzędzie, jak nóż. A knife can hurt someone. Nóż może kogoś zranić. It can hurt yourself. Możesz zranić samego siebie. Or it can be a help and a tool that brings. Albo może być narzędziem i pomocą, która strength jest dla ciebie użyteczna, to the body. Która przynosi siłę twojemu ciału. I wanted to say that today. Chcę dzisiaj to powiedzieć. Because I believe in the church and families in Poland. Bo wierzę w rodziny i w kościół w Polsce. That the Lord is going to bring strategy and creativity. Wierzę, że Bóg przyniesie strategię i kreatywność to the church, do kościoła, to the family, do rodzin, to the prayer movement, do ruchów modlitewnych. And I want to pray that over you today, boys and girls. I chcę dzisiaj się nad wami o to modlić, chłopcy, dziewczęta. That you put God first. Żebyście wy postawili Boga na pierwszym miejscu. That you listen to His voice. Żebyście słuchali Jego głosu. But you listen to your parents' voice. Żebyście słuchali głosu swoich rodziców. And I had that picture yesterday of you. I wczoraj miałem ten obraz, widziałem was. That you were going to be strengthened by the voice. Of your parents. I widziałem, jak jesteście wzmacniani, jak otrzymujecie nowe siły dzięki głosowi waszych rodziców. And I believe the Lord, He wants to help you with that. I wierzę, że Bóg chce wam w tym pomóc. And then I want to speak to the adults. A potem zacząłem mówić do dorosłych. We need to pray. Że musimy modlić się. We need to pray against the adult focus in the church. Musimy modlić się przeciwko temu skupieniu na dorosłych w kościele. We need to pray and help people get their eyes off themselves. Musimy modlić się za ludzi i pomagać im, żeby zwrócili swoje oczy nie
od siebie, żeby nie skupiali się tylko na sobie. And get back in the fight. I żeby ponownie zaczęli walczyć. There's a fight going on in Poland for the children. Bo w Polsce jest walka, która się toczy o dzieci. And I just want you to put your hands out and ask the Lord to touch you, adults with strength. Chcę, żebyście położyli po prostu rękę na swoim sercu i poprosili Boga, dotknij mnie. With discernment. Swoim rozeznaniem, swoją wiedzą. His wisdom. Swoją mądrością. It's his wisdom that wants to come to your home and visit you. Bo to jego mądrość musi zstąpić na twój dom, musi przyjść do twojego domu. Receive that. Otrzymujcie to. Receive that. Przyjmujcie understanding. To. Przyjmujcie to rozumienie, to poznanie. He will give you, the Holy Spirit will give you the creativity for your children. Duch Święty da wam kreatywność i pomysły dla waszych dzieci. He will strengthen your family. On wzmocni wasze rodziny. And I believe that there are some here today. I wierzę, że są tutaj ludzie z nami dzisiaj. You've wanted to throw in the towel. You wanted to throw in the towel. Są ludzie, którzy chcieli już rzucić ręcznik, którzy chcieli już zrezygnować. And if that's you, just raise your hand. I jeżeli to jesteś ty, podnieś rękę do góry, żebym się mógł za ciebie pomodlić. Raise your hand if you wanted to throw in the towel. Podnieś rękę, jeżeli chcesz rzucić ten ręcznik już. And in a few moments, we the children, we're going to pray for you. Just keep your hands up. I za kilka chwil my z dziećmi będziemy modlić się za ciebie. Po prostu trzymaj rękę w górze. Boys and girls, I want to ask you to. Więc chłopcy, dziewczęta, chcę was poprosić. To close your eyes if it helps you. Jeżeli wam to pomaga, to żebyście zamknęli oczy. Not to be religious. To nie chodzi o to, żeby być religijnym, takim automatycznym. But real in your heart. Ale żeby być szczerym w waszym sercu przed Bogiem. Our Father doesn't want you just to go through the motions. Nasz tato nie chce przechodzić tylko przez emocje. Boys and girls, the Father wants you to have a relationship with Him. Chłopcy, dziewczęta, tato chce mieć z wami relację, chce was znać. And I want you just to put out your palms. He wants to bless you. I proszę was, żebyście po prostu teraz wyciągnęli swoje dłonie, on chce was pobłogosławić. And I see some of your hearts right now, tender. I widzę, jak wasze serca się poruszają. Niektóre z waszych serc, które się poruszają. Say, Father, I want to strengthen my relationship. Powiedzcie, tato, ja chcę silniejszej relacji z tobą. Just say that, boys. Powiedzcie to po prostu. I want to put my eyes on my family. Chcę patrzeć moimi oczami na moją rodzinę. My strength comes from you, God. Moja siła jest od ciebie, Boże. And it comes from my family. I ta siła pochodzi również z mojej rodziny. And boys and girls, I want you to pray now that He gives you a love for your family. Dziewczyny i chłopcy, chcę, żebyście się modlili teraz, żeby Bóg wypełnił was miłością do waszych rodzin. This will make sense to you later on in your life. To będzie miało, nawet jeżeli teraz nie ma, to będzie to miało sens dla was w przyszłości. You will look back someday, boys and girls. Pewnego dnia spojrzycie w przeszłość. And you will remember there was a big bald guy in front of you. Będziecie pamiętać, że był duży łysy koleś przed wami. Telling you that your strength comes from your family. Mówiąc, że wasza siła pochodzi z waszej rodziny. Let's take that place in our lives right now. Więc stańmy teraz w tym miejscu w naszym życiu przed Bogiem. Father, for those that want to throw in the towel. Ojcze, za tych, którzy chcą rzucić ręcznik. I'd like you to come down right now. Come chcę, żebyście teraz przyszli do przodu, zeszli tutaj na dół. Ci, którzy mają ręce w górze, którzy chcą rzucić ręcznik, przyjdźcie, chcemy się za was modlić. Just come down. Let the Lord minister to you. Przyjdźcie na dół, pozwólcie, żeby to Bóg wam posługiwał. Raise your hands if you came down to the front. Jeżeli zeszliście tutaj na dół, podnieście swoje ręce. Raise your hands. Podnieście ręce w górę. Worship the Lord. Let the Lord touch your heart. Uwielbiajcie Boga. Pozwólcie, żeby Bóg dotknął waszego serca.
Father, I ask you to come in Jesus' name. Panie, proszę Cię, żebyś przyszedł. Proszę Cię w imieniu Jezusa. That you give unto us the ministry of the Holy Spirit. Żebyś dał nam Ducha Świętego, który będzie nam posługiwał. And you touch these hearts and these hands that are raised. Żebyś dotknął tych rąk, które są wyciągnięte do Ciebie. And you point them back to you, Father. Żebyś skierował je z powrotem na siebie samego. And I lift off of them the fear of man. I żebyś dał im pewność zamiast strachu. I lift off of them the fear of man. I unoszę teraz w Twoim imieniu strach z ich barków. And I pray that their gifts and their talents would come forth. I modlę się, żeby ich talenty i dary teraz się objawiły. This is almost everywhere, but I believe it's strong right now with some of you. Wierzę, że w niektórych z was jest to naprawdę silne teraz. Your vision and your talent have been squashed. Okay. Wasza wizja i wasz talent został teraz zgnieciony. And God wants to raise that up in you. Ale Bóg chce wskrzesić ten talent w was. And put you where you're supposed to be in Him. Chce cię postawić w miejscu, w którym powinieneś teraz być. Now just cry out to Him. Więc po prostu płacz do Niego, wołaj. And in a few moments, i za parę chwil, I'm gonna release the children to pray for us. Ja wypuszczę dzieci, żeby modliły się za was. Girls on girls, boys on boys. Dziewczyny za dziewczyny, a chłopcy za mężczyzn. And I'm gonna ask the children to come to the microphone. I poproszę, żeby dzieci przyszły do mikrofonu. And I'm gonna ask them to pray short prayers, boys and girls, short prayers. I poproszę was, żebyście się modlili krótkimi modlitwami. But some of you right now are standing here and God's given you a prayer in a heart. Ale niektórym z was, którzy tutaj stoją, Bóg daje teraz, wkłada w serce krótką modlitwę. And when you pray, boys and girls, it's ordained praise. Psalm 8. I kiedy wy modlicie się, tak samo jak w psalmie 8 wychodzi chwała z waszych ust. That's why we want to hear your voice. I dlatego chcemy właśnie słyszeć wasz głos. It's because we know that in your voice for God is strength. Bo wiemy, że w waszym głosie jest siła Boga. Let's worship Him for a moment. Po prostu uwielbiajmy Go teraz przez chwilę. Lift your voice up. Podnieście swoje głosy. Let your hunger come to the children. Let your hunger come to the children, O God. Boys and girls, just sing out. Sing that melody right now. Zacznijcie teraz śpiewać do Boga. Wyśpiewywać Mu. I feel in my heart, boys and girls, that some of you, God gave you a song. He gave you words. Czuję teraz w sercu, że Bóg dał wam, chłopcy i dziewczęta, pieśni i słowa, włożył je w wasze serce. He gives you songs. Dał ci pieśń. And He's going to give you more. I da ci więcej. Sing those words right now. He gave you a song. Wyśpiewajcie te słowa, teraz On dał wam pieśń. Maybe it's just I love you, I love you, I love you. Może to jest you, tylko kocham cię, kocham cię, kocham cię. Just spend a moment in the Lord right now. Ale spędźcie tą chwilę z Bogiem. Your voice lifted up, boys and girls. Trwajcie w tym śpiewaniu dla Boga. Podnieście swoje głosy. This is where we grow right here when we go. Come on. This is where we grow. To jest właśnie miejsce, w którym my dorastamy, w którym my rośniemy. It's like if you're going to be put into your football game. To tak jakbyście mieli być postawieni na jakimś meczu piłki. You're going to practice hard. Będziecie naprawdę ćwiczyć ciężko pracować. You're going to condition yourself. Będziecie się trenować.
And that's what we do with the Lord. I to jest właśnie to, co my robimy z Bogiem. We give Him our heart. Dajemy Mu nasze serce. Keep your voice lifted up. Więc trwajcie z głosem wzniesionym ku Bogu. Just follow Anya. Follow her. Po prostu podążajcie za Anią, idźcie za tym, co ona śpiewa. Father, help us. Ojcze, pomóż nam. Look down on this little meeting today, Father. Spójrz na mnie, na małego człowieka dzisiaj. Holy Father, look down on this meeting today. Spójrz na to spotkanie dzisiaj. Help us. Pomóż nam. Help the children here. Pomóż dzieciom, które są tutaj obecne. Raise up the army of God. Podnieś, zbuduj armię Boga. To break off of the church. Żeby zwiastowała przełomy w Kościele. The adult focus. Żeby złamała skupienie się na rodzicach, na dorosłych. Żeby generacja ja zniknęła. And cut the children across Poland out of their chains. I wyzwól dzieci z całej Polski, wyzwól je z ich więzów. Bring life to the children in Poland. Przynieś życie dzieciom w Polsce. Bring life to the children in Poland today, Father. Przynieś życie dla dzieci w Polsce dzisiaj. Proszę Cię, Ojcze. From this city, from this room today, God. Z tego miasta, z tego miejsca dzisiaj, Panie. We cry out for the family, God. Wołamy dzisiaj za rodziny, Panie. Bring the family into your presence. Przyprowadź rodziny do swojej obecności. Bring mothers and fathers into unity with each other. Przyprowadź ojców i matki do jedności z Tobą. Bring healing to marriages, God. Przynieś uzdrowienie do małżeństw. Bring healing to our marriages, Lord. Przynieś uzdrowienie do naszych małżeństw, Panie. The children will see a strong generation. Niech dzieci oglądają mocne pokolenie. The children will have hope. Dzieci, które będą miały nadzieję. Children will have hope in their families again, God. Dzieci będą miały ponownie nadzieję w swoje rodziny. So strengthen us, Lord. Umocnij nas, Panie. Wipe us off with the towel. Wyczyść nas od stóp do głów. Lord says to you who wanted to quit. Panie, ten, kto powiedział Ci, że chce odejść, chce zrezygnować. Let him wash you clean. Umyj go. Let him wash you clean. Pozwól się umyć, wyczyścić. Boys and girls, ask the Lord. Teraz chłopcy, dziewczęta, spytajcie Boga. To give you a prayer. Poproście Go, żeby dał wam modlitwę. For the family. Modlitwę za rodziny. And for those that have wanted to quit. I modlitwę za tych, którzy chcieli zrezygnować. Let the Lord drop a prayer into your heart. Niech to Bóg włoży tą modlitwę w twoje serce. Pozwól Mu na to. And then if you feel like you want to do this. Jeżeli będziesz chciał, będziesz chciała powiedzieć to na głos. I want you to pray that prayer over us today. Chcę, żebyś pomodliła się, żebyś pomodlił się tą modlitwą nad nami dzisiaj. Boys and girls, the Lord does not want your voice to be silent. Chłopcy, dziewczęta, Bóg nie chce, żeby wasze głosy były ciszą. The Father wants to release the ministry of Jesus in you. Nasz Tato chce uwolnić posługę Jezusa w was. You have that prayer. Jeżeli macie tą modlitwę, I just want you to come up to here. Chcę, żebyś podszedł teraz tutaj do przodu. It's gonna be hard. It's gonna be weird for some of you. Dla niektórych to będzie trudne, to będzie jakieś dziwne.
like the Warsaw and the ministry team from Warsaw, Roscoff, to come forward and pray over these. Chcę, żeby zespół posługujący w Warszawie podszedł do przodu i z Wrocławia, z Warszawy i z Wrocławia podeszli do przodu i modlili się za dzieci. Just lift out your hands, boys and girls. Dziewczynki i chłopcy, po prostu podnieście swoje dłonie. Serca dzieci w Polsce, Panie. Przyjdź do dzieci. Przyjdź, Panie. Niech będą głodne Ciebie, Panie. Proszę Ciebie. Przyjdź do dzieci i młodzieży w Polsce, Panie. Przyjdź. Proszę Ciebie, niech upadną na twarz przed Tobą. Niech oddadzą pokłon Tobie. Niech padną na kolana, bo Ty jesteś wielkim Bogiem. Panie, proszę Ciebie, daj ducha mądrości objawienia dla dzieci. Niech wiedzą, czym jest nadzieja ich powołania, Panie. Proszę Ciebie, daj im światło oczy serca, Panie. Proszę Ciebie, przyjdź do dzieci. Niech kochają Cię całym sercem, całą siłą, całym umysłem i całym sercem, Panie. Proszę Ciebie, przyjdź do dzieci i młodzieży w Polsce. Proszę Ciebie, nawiedź się, niech mają sny i wizje, Panie. Proszę Ciebie, przyjdź do nich i zagróluj w ich sercach. Amen.